Czy wiecie, dlaczego Bałtyk jest słony? Jest związana z tym pewna legenda. Tutaj nad brzegiem morza mieszkał kiedyś pewien człowiek, który był w posiadaniu bardzo niezwykłego przedmiotu. Był to magiczny młynek, który wytwarzał sól. No i trzymał ten młynek w tajemnicy, bo sól była w tamtych czasach bardzo, bardzo, bardzo cenna. No i bał się, że no, ktoś go napadnie, że ktoś go ukradnie. Trzymał w tajemnicy ten swój skarb. No ale tak się zdarzyło, że do jego chaty zawędrował pewnego dnia pewien młody człowiek. No i oczywiście zgodnie z tam prawem gościnności ten gospodarz, jego żona zaczęli przygotowywać posiłek. Wiadomo, żeby doprawić posiłek, no to no, chcieli użyć, użyli soli. No ale ten młodzian gdzieś właśnie tak przyuważył, że no, coś ten młynek taki jest jakiś niezwykły, jakaś produkuje tą sól. I w nocy, kiedy wszyscy spali, chłopak ukradł ten młynek i szybko uciekł z tym młynkiem do pobliskiego portu, gdzie wsiadł na statek, no i zaczął tym statkiem uciekać. No, gdy już poczuł się bezpiecznie, postanowił, że dobra, to teraz czas wypróbować ten swój skarb, który ukradł. Uruchomił młynek, ale nie wiedział, jak go zatrzymać. Młynek mielił. Chłopak tak panicznie próbował go jakoś unieruchomić, jakoś zatrzymać, że w pewnym momencie ten młynek wypadł mu z rąk i wpadł do wody. No i od tej pory leży gdzieś tutaj na dnie morza. Cały czas się kręci, cały czas produkuje sól. No i dlatego Bałtyk jest słony.